witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale i teraz na wstępie powiem Wam, co dzisiaj chcę Wam pokazać. Więc po pierwsze będzie tutaj przepis na ciasto a la WZ-ka, ale no nie do końca, zobaczycie zresztą sami. Wiem, że miał tu być torcik Kinder Country, ale nigdzie nie mogłam znaleźć zbóżek spandowanych, także ten przepis będzie musiał poczekać, ale obiecuję, że będzie, tylko no jeszcze nie teraz. Po drugie zabiorę Was na mój trening. Dzisiaj trenuję górne partie, czyli barki, plecy, klata, zobaczycie zresztą sami. I na koniec będzie coś, czego jeszcze tutaj nie było, czyli mój merytoryczny wywód. I na pierwszy ogień idzie trening mięśni brzucha. Jak powinien wyglądać taki trening, od czego zależy wygląd naszego brzucha i tak dalej. Mam nadzieję, że sobie skorzystacie z rzeczy zamieszczonych tutaj w tym vlogu i bierzemy się teraz za robienie ciacha. Stwierdziłam, że jednak będę do Was gadać, także przygotowanie ciacha rozpoczniemy od oddzielenia białek od żółtek. Drugą czynnością będzie rozgniecenie bananów i zważywszy to, że to, co ja gadam? I zważywszy na to, że to chwilę potrwa, to sobie coś powiem i powiem Wam to, że jak będziecie robić ten przepis, koniecznie patrzcie sobie, co napisałam w opisie pod filmem, ponieważ robię to ciasto pierwszy raz, teraz właśnie. Nie mam w ogóle jakby planu konkretnego, a zawsze wiadomo, no różnie wychodzą te proporcje i tak dalej. Czasem trzeba dodać trochę... Nie umiem dzisiaj gadać, przepraszam. Czasem trzeba dodać trochę więcej mleka, czasem trzeba dodać więcej mąki. No, także to wszystko będziecie mieli w opisie. I bananka sobie musicie, no po prostu roznieść tak, żeby się zrobiła taka papka. Dobra, coś takiego będzie ok. A teraz przygotujemy sobie już główną część naszego ciasta, więc wbijam tu jedno całe jajko, dodaję naszego banana rozgniecionego. Dobra, dodamy sobie kakao, także kakao będzie 20 gramów, bo ciasto ma być naprawdę mocno kakaowe. Teraz dodamy sobie to białeczko, no nie wyobrażam sobie do ciasta czekoladowo-bananowego dać innego, także dobre whey. Dam go sobie 40 gramów. Wcześniej nie pokazałam, ale oczywiście musimy sobie użyć proszku do pieczenia. U mnie będzie to jedna łyżeczka. Teraz troszkę jogurtu naturalnego. Na koniec mąki. Użyję sobie mąki gryczanej. Powiedzmy, że 40 gramów mąki gryczanej i 30 gramów mąki pszennej. Także jeśli o czymś nie zapomniałam, to tutaj już mamy wszystkie składniki, których potrzebujemy. I możemy sobie przejść do ubijania białek jaj. Zawsze dodaję sobie szczyptę soli do ubijanych jajek. Dobra, już mi się podoba konsystencja tych białek. Nie są na sztywną pianę, ale taka powinna wystarczyć. I w tym czasie już możecie sobie rozgrzewać piekarnik. Piekarnik nastawiłam sobie na 180 stopni, także niech on się tam nam rozgrzewa. Funkcja góra-dół. A teraz to musimy sobie zmiksować na jednolitą masę. Fuck. Standard. Tak się prezentuje nasza masa. Oczywiście musicie kontrolnie skosztować, czy jest dobra. Akceptuję. A żeby uniknąć tego, co mi się tutaj stało, czyli że sobie całą kuchnię zbudziłam, to najpierw mieszacie sobie łyżką. Jeśli dodaliście już suchych składników, mieszacie sobie łyżką, dopiero potem mikserem. Oczywiście tego nie zrobiłam. Do tej masy przenosimy białka jaj, jak widzicie. I bardzo delikatnie musimy sobie to wymieszać. Tak jest, myślę, ok. I teraz na foremkę wyłożoną papierem do pieczenia wylewamy sobie tą naszą czekoladową masę. Foremkę z ciachem umieszczamy w piekarniku i pieczemy około pół godzinki, ale to właśnie Wam jeszcze napiszę w opisie, czy na pewno tyle. Tak się prezentuje nasz spód po upieczeniu. Ja go sobie wyciągnęłam i odwróciłam drugą stroną, żeby po prostu szybciej się wystudził. Więc sobie go tak zostawiam na desce. Można sobie już to oderwać. Kilka minutek i my w tym czasie sobie przygotujemy naszą drugą warstwę. I przygotowanie tej warstwy jest jeszcze łatwiejsze niż poprzedniej. Tutaj mam po prostu 20 gramów żelatyny. Tutaj mam 8 słodzików, nie wiem, czy to będzie wystarczająca ilość, ale póki co tyle. I te dwie rzeczy zalewam sobie odrobiną wrzątku. Żelatynę należy sobie dokładnie rozmieszać. I następnie do garnka przekładamy sobie jogurt naturalny. Ja użyłam gęstego i taki też Wam polecam, bo no, dużo fajniejsza będzie konsystencja po prostu tego środka. Do jogurtów dodaję serek wiejski, nasze rozpuszczone słodziki,
żelatynę, jeszcze raz zamieszam przed dodaniem i na koniec aromat waniliowy, możecie dać aromat śmietankowy, jak wolicie. No i właściwie to wszystko, teraz naszą masę musimy zblendować na to, żeby była taka po prostu gładziutka. I to sobie odstawię teraz do lodówki, dosłownie na 5 minutek i w tym czasie sobie już przygotuję nasz spód i górę ciasta. Ta-da! Tak się to prezentuje, oczywiście nie jest równo, zawsze gdzieś mi się jakieś takie zdarzy wygrubienie, o, tu Wam pokażę. Dobra, teraz na spód foremki przenosimy spód naszego ciasta, na to wylewamy naszą masę. I co ważne, od razu nie możemy przykryć tego górną warstwą ciasta, bo nam się po prostu zatopi w tym, bo to jest, jak widzicie, bardzo płynne. Także to wstawiamy sobie do lodówki na około, myślę, 20 minut i po tym czasie możemy sobie już przykryć drugą warstwą. Ciacho zrobione, teraz ja zbieram się do pracy, a my widzimy się na treningu. Skończono na dziś, jesteśmy już na siłowni, także lecimy pompować. Dobra, i na koniec zajmiemy się merytoryką. Dzisiaj będziemy podejmować temat mięśni brzucha, tego, dlaczego nasz brzuch wygląda tak, a nie inaczej, jak możemy wpłynąć na jego wygląd, co ma tak naprawdę znaczenie, jak go trenować i tak dalej. Wypisałam sobie 5 takich punktów, które chciałabym tutaj poruszyć. Punkt pierwszy, genetyka. No niestety, fakt, że mamy 50 kg więcej niż powinniśmy, no nie zawsze możemy zwalić na genetykę. Tak już wygląd naszych mięśni, a konkretnie na przykład długość danego mięśnia, czy jego rozmieszczenie, jest już zależne od naszych genów, tak? Dlatego jedni mają krótsze bicepsy, drudzy mają długie bicepsy, pozdrawiam mojego chłopaka. Podobnie jest z rozmieszczeniem tkanki tłuszczowej w naszym ciele. Jedni mają tendencję do odkładania się tłuszczu w okolicach bioder, inni w okolicy brzucha, jeszcze inni w okolicy pleców. Każdy też ma taką partię, która najszybciej nam, powiedzmy,
pozbywa się tego tłuszczu, tak? To jest właśnie ten język taki łopatologiczny, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Oczywiście na tą tkankę tłuszczową duży wpływ mają również hormony, no ale też jest to zapisane gdzieś w naszych genach. Ja mam to szczęście, że mój brzuch mnie lubi i ja go też lubię, co myślę, że widać doskonale na moim Instagramie. Mój brzuch ze mną współpracuje i kiedy chudnę, najszybciej widzę efekty właśnie na nim. Kiedy tyję, ten brzuch bardzo powolutku się zmienia, tak? Jest tam gdzieś, wiadomo, ta krata za mgłą, ale to nie jest tak, że nagle jakieś fałdy mi przybywają w 2 tygodnie. No ale na to wpływ mają właśnie moje geny i gdzieś tam moje hormony. Ja nie mam na to wpływu, tak? Bo nie robię jakichś magicznych ćwiczeń, nie robię jakichś magicznych manipulacji w diecie, co ma wpływ na ten brzuch. Po prostu, no tak zachowuje się mój organizm. Za to mam partię, jaką są uda, które nigdy nie były docięte jeszcze. Nie doświadczyłam w swoim życiu docięcia moich ud. Także każdy ma taką partię. I nie mówię tego po to, żeby Was dołować, tylko żeby pokazać, że nie ma sensu porównywać się do kogoś. Czyli wybieranie sobie, nie wiem, zawodniczki bikini fitness, która ma przepiękny brzuch i Ty będziesz pracować po to, żeby mieć taki brzuch dokładnie jak ona, jest totalnie bez sensu, bo Ty możesz się zażynać ćwiczeniami, możesz się zażynać dietą i możesz robić dokładnie to, co ta dana zawodniczka, a nigdy nie osiągniesz takich rezultatów, bo po prostu Twój organizm na to nie pozwoli. No ale nie wszystko jest stracone, dużo możemy też wypracować właśnie dietą i treningiem. Punkt numer 2, dieta. Potoczne jest powiedzenie, że brzuch robimy w kuchni. Zgodzę się z nim i trochę nie zgodzę, bo tak samo możemy powiedzieć, że biceps robimy w kuchni, bo owszem, kiedy zadbamy o dietę, kiedy zadbamy o ujemny bilans kaloryczny, to te nasze mięśnie, w tym na przykład właśnie biceps, wyłania się i z jednolitej, niezgrabnej masy wyłania się mała kuleczka, czasem nawet pokryta żyłką. No i może nam się wydawać, że ten mięsień rzeczywiście jest po prostu lepszy w naszym rozumieniu. Ale dbanie o dietę nie powoduje hipertrofii, czyli wzrostu tych mięśni. Także tak samo jest z brzuchem. Oczywiście dieta zapewni nam to, że zredukujemy sobie tkankę tłuszczową z tego miejsca, że ten brzuch będzie płaski, ale jeśli chcemy, żeby było na nim widoczne coś poza pępkiem, to warto byłoby go trenować. I trenować go tak, jak każdą inną partię mięśniową. Z drugiej jednak strony samo wzmocnienie i sama hipertrofia mięśni nic nam nie da, jeśli nie zadbamy o tą dietę. Bo co z tego, że mięśnie będą duże, będą silne, skoro będą przykryte po prostu warstwą tkanki tłuszczowej. Także najbardziej optymalne jest po prostu połączenie i aktywności, i diety. Pokażę dla przykładu tutaj moje zdjęcia. Przez cały ten okres czasu nie trenowałam w ogóle brzucha, bo mi się po prostu nie chciało, bo jestem leniem. Więc te mięśnie no, na pewno nie wzrosły, na pewno się jakoś wyjątkowo nie wzmocniły, bo były trenowane tylko jako po prostu stabilizator przy wielostawach. A mimo to brzuch wygląda o wiele lepiej po tym okresie, nawet właśnie nie trenowania brzucha. Więc wniosek jest prosty. Dobry brzuch to po prostu połączenie treningu i diety. No i nie dziwię się, że tutaj jakby widać efekt i ten brzuch wygląda na po prostu lepszy, zgrabniejszy, bardziej docięty, bardziej umięśniony, ponieważ jest mnie 8 kg mniej i te 8 kg to też jest tkanka tłuszczowa, która zeszła mi między innymi z brzucha. Punkt trzeci, trening. Trening brzucha, tak jak trening każdej partii mięśniowej, polega na zbliżaniu do siebie przyczepów. Mięsień prosty brzucha przyczepia się w okolicy żeber i w okolicy spojenia łonowego, więc naszym celem jest zbliżanie tych dwóch miejsc do siebie. I sposobów tych zbliżeń jest wiele i ja proponuję wybrać sobie 3 do 5 takich ćwiczeń, które będą nam po prostu najbardziej odpowiadać, bo zaznaczam, że dobry trening to taki, który będzie nam się podobał, który będzie sprawiał nam frajdę i który nie znudzi nam się po tygodniu. I takie ćwiczenia wykonujemy tak jak ćwiczenia na każdą inną partię mięśniową, czyli od 2 do 3 razy w tygodniu, po 2-3 serie i od powiedzmy 10 do 15 powtórzeń, choć to jest oczywiście mocno zmienne. No i dbamy również o systematyczny progres, czyli progresujemy albo z ciężarem w tych ćwiczeniach, albo z ilością powtórzeń, albo nawet z ilością serii. No ale jest coś jeszcze. Punkt numer 4. Brzuch stabilizuje nasze ciało, dlatego warto wzmacniać go izometrycznie i dlatego też, że stabilizuje nasze ciało, absolutnie nie powinniśmy katować go przed treningiem, w którym wykonujemy ćwiczenia wielostawowe, bo w czasie robienia przysiadów, robienia martwych ciągów, wyciskań i właściwie w trakcie każdego ćwiczenia nasz brzuch powinien być cały czas napięty i powinien być silny, ponieważ on stanowi jakby naturalny gorset dla naszego kręgosłupa i ochrania go po prostu przed uszkodzeniami. Więc jeśli my ten nasz brzuch skatujemy i doprowadzimy do upadku mięśniowego, to on będzie osłabiony i może zaburzyć naszą technikę,
przez to, że właśnie ta partia nie będzie domagać, a jest bardzo, bardzo ważna. Także fajne mięśnie są super, ale zdrowy kręgosłup i możliwość trenowania przez najbliższe 20 lat, no też brzmi fajnie. Punkt numer 5. Hiperlordoza. Wspominam tutaj o tej wadzie postawy, ponieważ jest ona częściowo związana właśnie z treningiem mięśni brzucha, a też osobiście dotyczy mnie i było sporo pytań o to. I ta hiperlordoza rzeczywiście stanowi problem. I nie będę tutaj opisywać szczegółowo, myślę, że każdy wie, na czym polega hiperlordoza. Czyli jest to tak zwany kaczy kuper, można to tak nazwać. Mięśnie brzucha oraz mięśnie pośladków są tutaj rozciągnięte i są osłabione, natomiast zginacze bioder oraz prostowniki grzbietu są przykurczone. No i to sprawia, że po prostu nasza miednica jest źle ustawiona, a to ma szereg innych powikłań. Trening mięśni brzucha może pozytywnie wpłynąć na tą wadę postawy, chociaż w kwestii wad kręgosłupa wolałabym jednak, abyście się udali do fizjoterapeuty i to z nim jakby konsultowali to, no bo z kręgosłupem po prostu nie ma żartów i nie ma co słuchać mędrców z internetu. No ale u siebie widzę ogromną różnicę po samym wprowadzeniu takich właśnie niby małych kroczków, które tak naprawdę powtarzane systematycznie dają naprawdę super efekt. Po pierwsze jest to świadomość, tak? Czyli jestem świadoma tego, że ta moja miednica jest źle zrotowana i mając tą świadomość staram się temu zapobiegać, czyli jak stoję godzinę w kościele, czy nie wiem, jadę autobusem, czy nawet siedzę przed kompem, to staram się tą miednicę zrotować, gdzieś tam napinać te pośladki, czy napiąć ten brzuch. Tak samo właśnie podczas treningu bardzo mocno dbam o to. Pewnie widzieliście to, jak robiłam OHP, że po prostu staram się naprawdę ten poślad mieć maksymalnie spięty, tak samo jeśli chodzi o brzuch. No i właśnie wzmacniam zarówno mięśnie brzucha, jak i mięśnie pośladków, które przez tą wadę postawy mogą być osłabione. No i dzięki temu jest naprawdę duży progres, bo jak sobie przypomnę po prostu stan mojego kręgosłupa sprzed 5 lat, to naprawdę nie byłam w stanie wystać 20 minut, bo tak napieprzał mnie po prostu odcinek lędźwiowy. Ode mnie to tyle, mam nadzieję, że taki merytoryczny wywód też Wam się podobał i też Wam się przyda, bo tak jak mówiłam, no chciałabym, żeby nawet te vlogi, gdzieś takie luźne powiedzmy materiały, no mogły Wam się na coś przydać. Ja nie stworzyłam tego kanału, żeby pokazywać Wam tylko ładne rzeczy, bo moje poczucie estetyki jest zdecydowanie mocno zaburzone, także zdecydowanie nie będzie tu zbyt pięknie, ale może chociaż będzie użytecznie. Jeśli podoba Wam się taki przekaz, jeśli uważacie, że to jest fajne, co robię, no to poproszę Was o łapki w górę standardowo. No i widzimy się tutaj za tydzień. A jeśli chcielibyście, abym w taki merytoryczny sposób też przybliżyła Wam pracę albo jakieś tam ciekawostki dotyczące innych partii mięśniowych, to oczywiście możecie pisać w komentarzu takie partie mięśniowe, które najbardziej by Was interesowały i chętnie podzielę się tą wiedzą, którą mam. Ona nie jest jakaś arcyduża, no ale może właśnie jakiejś osobie początkującej jestem w stanie pomóc. A za dzisiaj bardzo, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Buzialce!